Halo, halo, dzień dobry! No właśnie, taki mały vlogasek sobie wjeżdża z otwarcia Dziewicy w Sopocie, czyli M4K Garaż Lublin. Jest godzina 9 rano, do otwarcia zostały 3 godziny. Przygotowania pełną parą, cała załoga przyjechała. Czekamy na samochody. Ściągnęliśmy jakże brzydkie Mercedesy nasze. O, proszę. Jest sam tutaj naczelny dowódca. Dzień dobry, cześć. Jest nasz pstryczek, cześć. Dziękuję. Jest i kod z ostatniego vloga. Dobrze, to jest podstawa. I wyobrażacie sobie, że tutaj, na tym placu, zaraz, za 3 godziny, będzie czarno od ludzi. Czarno, tam się scena stawia, tam się buduje. Tu bym pokazał nasze dziewczyny, że już mamy nasze hostesy, ale one wszystkie robią czynności, które są niedozwolone i nie wolno pokazywać tego. Food trucki. Powiem wam, zawsze będę się stresował. Tak jak na ostatnim vlogu z otwarcia M4K Garaż Bemowo, tak samo będzie tutaj dzisiaj. Trochę mamy obawy, na przykład o plac, który jest niestety placem nieutwardzonym. Jest placem miękkim, natomiast tu już widzę auta stanęły, więc nie jest najgorzej. Muszę to obczaić. Nie jest źle. Rzutem na taśmę cały tydzień padało. Wróciliśmy z Las Vegas przedwczoraj. Miałem dokręcić vlogi w Las Vegas, ale to jest za duże tempo. To już ostatniego vloga nie dałem rady dokręcić, więc jest w miarę spoko. I zobaczymy, co nas czeka, nie? Ja się spodziewam bardzo dużej frekwencji. Jak dużej? Nie wiem, ale domyślam się. Widziałem Lambo na lawecie i się zgubiło. Ale dziewczyny są radosne dzisiaj nasze. Radość milion. Wyglądasz, jakbyś 2 dni temu z Las Vegas wróciła. No co ty? Gdzie jest Lambo, który bijaliśmy? Tak, słucham. Zdejmijmy tego też blachy. No. Nie wiem. Natomiast parking wysechł według moich oczekiwań. A idźcie się przebrać. A idźcie. Masakra. Nie wiem, 9 lat prowadzenia kanału. Od 2017 występuję na scenie. Nie umiem. Za każdym razem jest taka trema, żeby wystąpić przed wami na żywo, wyjść do was na żywo. De facto ja, nagrywając odcinki, was nie widzę. I ciekaw jestem, co tu będzie za rozpierdziel. To będzie rozpierdziel. Ja to czuję. Ja ostatnio przed chwilą tu minąłem Lambo. Już go nie ma. Nie wiem, co tu się dzieje. Czuci pożyczył mi autka, żebym swoich nie musiał ciągnąć. Pierwsza też impreza, otwarcie bez jakichś koncertów i tak dalej. Nie chcieliśmy tu trzody robić, więc też tak to wygląda zgoła inaczej. Scena już nasza, tak naprawdę. Coraz mocniej jesteśmy przygotowani, bo coraz na więcej eventach występuje, więc już się obstawiamy, pokazujemy się, jak M4K Garaż w końcu. Jak się miało 2 warsztaty, to była mała firma, no, ale jak tych warsztatów się już 12 otworzyło, to już się robi duża firma. I widzę, namiot tam poprawili, więc jest dobrze. Dzisiaj w menu będzie kebab. Dobrze, ja do 16 nic nie jem. Stres jest, ze wszystkim czego gonić, teraz wracam. W niedzielę, czy w ogóle przylecieliśmy po 20 paru godzinach, czwartek, o 16 wylądowaliśmy, o 17 zabrałem auto, przyjechałem do siebie na rejony, przepakowałem 2 walizki, bo mnie 2 tygodnie nie było, spakowałem 1 walizkę, wywaliłem tutaj, wracam w niedzielę, poniedziałek, wtorek nagrywam, w poniedziałek jeszcze notariusza muszę załatwić, bo kupuję rancho, trzecie. Ale jeżeli chcecie, to ja wam pokażę. To będzie grube, może tam właśnie kiedyś skończę. No i potem znowu mam objazdówkę, no bo mam zaległości na warsztatach, więc muszę to gdzieś poobjeżdżać i jakoś to tak musi być w miarę z ręcyma i nogyma, więc zobaczymy. Parking mamy na jakieś 300-400 samochodów. No 300 to może, nie wiem, 300 to chyba gównolotnie powiedziałem. Siatka będzie zdjęta. Nie wiem, zobaczymy. No może wejdzie te set out. Stąd ma być jeżdżone, tylko skrzynka z gazem nie ułatwia życia. Wiele rzeczy nie ułatwia życia. Natomiast cieszę się, że powstał. Problemy z halą, problemy ze wszystkim skłoniły właściciela do tego, żeby podjąć decyzję i wybudować sobie po prostu warsztat. Przyjechał jakiś Passat na przelocie. Albo gruba, albo wcale. Tak,
Bardzo dzisiaj Adrian stwierdził, że niemiecko się zrobiło. Porsche w ładnym pakiecie. Niemiecko-włoskie Lamborghini. Najpiękniejsza fura na całym evencie, czyli o. Nie no, Lambo też jest fajne, ale to tylko Lambo, a to jednak jest Mercedes. To jest Mercedes. To jednak jest Mercedes. Scena już stoi, nawet ładnie to wygląda. Dzisiaj kroczków tu najebie. Słuchajcie. Już? Odmuliła się? Jedna z drugą? A ty gdzie masz swój strój hostessy? Nie mam. Dziewczyny, on chce topa ubrać. Nie mamy. Nie macie? Wszyscy chcieli zobaczyć, jak Ludi ubiera topa. Ja ubrałem kiedyś topa. Nie mam za dużo. To się da jeszcze zorganizować. I cały Rudolf. Tak, i teraz rozumiem, po co był neon nasz. I ładna scena. Ładnie to wygląda. Chociaż... Nervous. Dobra, jest 10, jeszcze 2 godziny się zacznie. Pierre, coś chciałeś powiedzieć? Z dowcipami albo coś? Pozdrawiam serdecznie wszystkich miłośników. No właśnie. Tak. To już teraz wiecie, to jest kawał. No. Mam kawał o samochodzie elektrycznym, ale boję się, że go spalę. Halo, Google, zapisz sobie suchar. Bardzo dobre, bardzo dobre. To było dobre. Podobało mi się. No, więc tak, już jesteśmy porozstawiani. Już jesteśmy obtaśmowani. Straż pożarna też już przyjechała. Wszyscy udają, że się nie stresują, ale tak naprawdę się stresują. Szefowa się stresujesz, prawda? Trochę szefowa się stresuje, no właśnie. O ja nie, absolutnie, co ty? Dobrze jest, ale najważniejsze to, że pogoda dopisała. To jest najważniejsze. Widzicie, tak jest na spotkaniach z widzami zawsze. Zawsze gadżety od nas, zawsze coś ciekawego wpada. Konkursy z nagrodami, dlatego warto przychodzić. Dobre jedzenie, można zjeść. Jakieś gadżety można też sobie kupić będzie, bo w końcu też zaczęliśmy wreszcie sprzedawać, bo no nie da się zrobić 10 tysięcy gadżetów, żeby rozdać, bo byśmy bankruta w końcu strzelili. Ale ile zawsze możemy, tyle też rozdamy. Dobrze, no co może dzisiaj pójść nie tak? Nie, już chyba nic. Chyba nic. Chyba wszystko jest okej. Okay. Co ciekawe, mam karty swoje z podpisem, ale ja nic nie daję, bo ludzie i tak przychodzą do mnie, żebym je podpisał, więc niepotrzebnie już więcej nie będę podpisywał kart. 11:04. Ludzi się zaczęło zjeżdżać. Pstryczek mnie wyciąga na zdjęcia, więc przyjdę na te zdjęcia. Już jestem dla ciebie na zdjęcia. No. Jeszcze ekipę wysłałem, żeby moi portfele poszukali, bo jak zwykle coś musiałem zgubić. Ej. Sprawca tego całego zamieszania. Dzień dobry wszystkim, ja tutaj przybyłem wraz z lekturą Mika. Mam takie pytanie, no bo to są dwie książki. Czy zamierza napisać trzecią i czy złoży mi autograf też? I pewnie nie raz było tak, że zaczęliście, zostało więcej śrubek, coś nie wyszło. Jakby wie, każdego z nas to spotykało. To jest rzecz, która pozwala mi w takich gdzieś tam trudnych chwilach powiedzieć, że warto było to zrobić. To jest program motoryzacyjny, spotkanie motoryzacyjne. I to czemu mówmy, bo mnie każdy jest ciekawy, nie? O anatomii? O anatomii. Że jest wielki pomnik waginy, nie wiem. Fajnie. Największy, no. O, no to widzicie, że się już ludzie to miasto. Tadeusz. Ojej. To było niewygodne pytanie. Dobrze, Smoczyca ma się dobrze. Jeździ, oddycha i przepalana jest regularnie. Natomiast pytanie, co z TDS-em musiałbym zadać Sławkowi z AA Colors. A ja go lubię. Ja nie chcę mu psuć humoru, bo jak wjechał TDS na piaskarnię, to tam ponoć widać świat przez niego. Natomiast coś się tam dzieje, realizuje i to tak z grzeczności po prostu kolegi Sławka nie pytam. Natomiast faktycznie kiedyś musiałbym ten taki mój, to taką szramę na ryju, jak kalibra Kickstera dla Kickstera, tak dla mnie TDS jest szramą na ryju. No i dobrze. M4K Garage Lublin uważam za otwarty, zatem pewnie tego vloga dokończę na działce. Natomiast już tak na ciepło, na bieżąco, jedno co wiem, to uwielbiam tą widownię, uwielbiam was za to, jacy jesteście. Jak fajnie potraficie spokojnie
takie eventy tutaj przeżywać. Tak, smacznego, chłopaki, dobre kebaby. Dziękuję. No, dobrze, to widzimy się później. Masakra, co? Właśnie, dzień dobry po raz kolejny. Ile minęło od otwarcia? Dużo, jest czwartek. Jestem dzień po rozprawie, więc wyglądam po prostu jak gówno. No ale tak musiałem sobie odreagować wczoraj. To jest po prostu żenada, nie? To jest żenada. Ja wam powiem, ta sprawa z tą firmą to jest żenada i to będzie kurde 5 najbliższych lat w sądach, nie? No ale na miłośnikach o tym opowiem. Właśnie, i najgorzej, że jeszcze teraz muszę nagrać odcinki 2, a wcale mi się nie chce. Więc tak to niestety wygląda od kuchni. To co, jak się podobał vlog, kciuk w górę. Nie martwcie się, ogarnę się. I do zobaczenia w następnym krótkim vlogasku. Trzymajcie się, dzięki, że jesteście. We'll be right back.